Mateusz, wielkie gratulacje, zwycięstwo z Brazylią, zwycięstwo po bardzo zaciętym meczu, po tiebreaku i to przede wszystkim po tiebreaku, w którym no, właściwie była jedna drużyna na boisku. Cieszy na pewno to, że potrafiliśmy wyciągnąć tego czwartego seta. Pierwszy fajny set nam wyszedł, potem drugi, trzeci już dość wyraźnie przegrywamy. I w czwartym też nam nie idzie, ale w pewnym momencie wchodzi jeden, drugi zawodnik. To drużyna coś dostaje takiego pozytywnego kopa i udaje nam się wyciągnąć. Tutaj szacun dla Olka Śliwki, bo naprawdę nam tego czwartego seta wyciągnął. Bardzo się cieszę, no debiut, kurde, wygrać 3-2 z Brazylią. Wiadomo, nie byli w pełnym składzie, ale to zawsze Brazylia i zawsze mocny zespół. Brazylia mistrz olimpijski, jutro wicemistrz olimpijski, czyli Włosi. Tak, no Włosi też nie będą w swoim najmocniejszym zestawieniu. Zajcew i Quintorena mają wakacje. No też będziemy chcieli wygrać, jak już z Brazylią wygrywamy w tiebreaku, no to fajnie byłoby z Włochami też tam powalczyć i wygrać. Czuć, że to jest dopiero początek tego sezonu reprezentacyjnego, ta forma, no to na pewno nie jest to, co to ma być, nie? To na pewno nie jest na najwyższym poziomie, ale naprawdę bardzo ciężko przepracowaliśmy ten okres przygotowawczy w Spale. Fefe naprawdę bardzo nas, nie wiem, przeorał, tak powiem, na tym obozie. Mega ciężkie siłownie, mega ciężkie treningi, ale wydaje mi się, że tędy jest droga. Dzięki. Karol, mogę? Jasne, siema, co ty tu robisz? Pracuję, ciężko, jak zwykle. Tak jak my. Reprezentacja Polski wygrywa z Brazylią. Nie rób kroku do przodu. Reprezentacja Polski wygrywa z Brazylią 3-2. To nie jest ta drużyna, która wygrywała igrzyska, ale to jest zawsze Brazylia. No, to jest Brazylia. Tam grają Brazylijczycy i grają też ci, którzy zdobywali złote medale na igrzyskach. Wszedłeś w czasie tego meczu z, chciałem powiedzieć, z kwadratu dla rezerwowych, ale to są teraz prostokąty. A propos, jak ci się to podoba, taka perspektywa? Ciekawe, czuję się jak trener trochę i tak łatwiej podkrzykiwać rywali, bo jest się bliżej, lepiej się widzi. Ja myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie. Coś ale takiego dla nas. Nie jesteśmy gdzieś tam w wygnaniu, na wygnaniu, gdzieś daleko i trzeba przebiec kawał drogi, tylko jesteśmy tak z drużyną bardziej i to myślę, że to może się podobać. Nam przynajmniej. Ale razem z tam zasłaniamy z tyłu, to wtedy trochę gorzej. Ale razem z kilkoma kolegami wszedłeś na boisko w czasie tego meczu, no i nie da się ukryć, że ten mecz się odwrócił, bo już czwarty set w pewnym momencie wydawał się, że no też nie idzie, nie? Z kanapki! No nie szło i poszło, no tak to bywa w tej siatkówce. My cały czas chcieliśmy i cały czas trener nas uczulał na to, że to jest właśnie ten moment, żeby jeszcze przycisnąć, jeszcze powalczyć i to się udało. I myślę, że takie zwycięstwa bardzo cieszą, bo gdzieś tam w połowie tego spotkania tak przestało nam iść i oni sobie tak robili, może nie co chcieli, ale naprawdę grali sobie swobodnie. A potem jak ich przycisnęliśmy, jeszcze fajnie, naprawdę podobał mi się ten piąty set, bo od początku na nich siedliśmy, nie było taryfy ulgowej, dużo obron, dużo wybloków, wspaniałe ataki, więc no, może cieszyć. Myślę, że miłe rozpoczęcie na Ligi Światowej 2017. Teraz drugi mecz w sobotę z Włochami, to też drużyna bardzo utytułowana, to wicemistrz olimpijski po mistrzu, no ale to też drużyna w troszeczkę słabszym składzie niż w Rio. Na pewno tak, nie ma tego chyba ich najmocniejszego punktu, Quintoreny, który tam robił kawał dobrej roboty. Ale to jest tak, że my też nie jesteśmy w jakimś tam takim samym składzie, to też jest nowa drużyna. Tu trzeba też pochwalić, wszedł Olek Śliwka, który naprawdę zagrał, myślę, jak na... To był jego debiut? Wydaje mi się, że to był jego debiut na takiej męskiej pierwszej reprezentacji, nie w kadrze B, więc naprawdę zagrał bardzo dobre zawody. Ciekaw jestem, bo my jesteśmy na jakich etapach przygotowań jesteśmy, to też my naprawdę bardzo ciężko trenujemy i tu nie ma taryfy ulgowej. Przyjechaliśmy tu po gdzieś tam długiej podróży, mimo że nie jest daleko do Włoch, ale te połączenia, to wszystko, to nie jest takie komfortowe, a i tak trener nie odpuszcza i cały czas przyciska. Tak naprawdę mecz to jest może takie delikatne wytchnienie od tych ciężkich treningów. To skąd ta świeżość tiebreaku? Świeżość tiebreaku? Nie, my się dopiero rozkręcamy w tym tiebreaku. To jest gdzieś tam trzecia godzina naszego treningu, więc inni już padają, a my jeszcze dalej. Śmieję się oczywiście. Dzięki.